Cześć, ja jestem Grzesiek i dziś w naszym cyklu poświęconym PLL-om przyjrzymy się permutacji V. Z pewnością nie należy ona do ulubionych PLL-i speedcuberów, dlatego że algorytm w wersji tradycyjnej posiada ukrytą rotację oraz dosyć niewygodną serię ruchów. Dlatego oprócz tego algorytmu pokażę też algorytm alternatywny, który moim zdaniem jest nieco lepszy. Rozpoznanie V-ki jest dosyć łatwe na takim podstawowym poziomie. Bardzo wyraźnie widać, że tu jest taki kwadracik, tak? I tutaj mamy narożnik, który pasuje w swoje miejsce, ponieważ do zamiany mamy dwa narożniki w tym miejscu i te dwie krawędzie. Warto nadmienić, że można łatwo pomylić z permutacją A, jedną z permutacji A, ponieważ różnica jest taka, że tutaj narożnik ma tę samą barwę w tym miejscu, co ten bloczek. Oczywiście tutaj ta krawędź też jest inna, ale na to czasem możemy nie zwrócić uwagi. Algorytm w wersji klasycznej idzie w następujący sposób. Kwadracik mamy w tym miejscu, ułożony narożnik jest w tym miejscu i robimy tak, że zmieniamy chwyt, robimy R, U, R', U'. Tak? Tutaj rotacja, czyli też zmiana chwytu i na taki. I teraz idziemy w ten sposób. R', front', to robię kciukiem prawej ręki. R dwa razy U', R', U i teraz R', front i mało wygodna sekwencja R i front. Tak. Tak, może nieco wolniej, czy nieco szybciej. Ponieważ V-ka w klasycznej wersji jest moim najgorszym PLL-em, to zmieniam algorytm na taki, który znalazłem u JPerma. Obracam kostkę tak, żeby zmienić pozycję wyjściową. Kwadracik mieć z lewej strony z tyłu, ułożony narożnik z prawej strony przed sobą i nie zmieniając chwytu robię R U'. Teraz zmieniam chwyt na taki, w ten sposób, i robię R, U i teraz mamy sekwencję R', D. D robię środkowym palcem, serdecznym palcem lewej ręki. R, D', tutaj serdeczny palec prawej ręki. Dalej mamy R, jednocześnie U' i D. R dwa razy U, R dwa razy D', R dwa razy. Trochę wygląda skomplikowanie, ale jest dosyć łatwe do zapamiętania. No spróbujmy jeszcze raz, już bez tłumaczenia. I szybciej. Moim zdaniem ta druga wersja jest szybsza, lepsza. Ja jeszcze się jej uczę, ale będę już włączać ją do swoich ułożeń. To wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że się podobało, że się przyda. Na razie. Pa!